W tym filmie porozmawiamy sobie o tym, co to jest przestrzeń zdarzeń elementarnych, czy też zbiór zdarzeń elementarnych. Obie nazwy można spotkać. No i zobaczymy, że to jest bardzo proste i intuicyjne pojęcie. I ono pojawia się wtedy, kiedy analizujemy wyniki jakiegoś losowego eksperymentu, jakiegoś doświadczenia losowego, i chcemy opisać, jakie są wszystkie możliwe wyniki takiego eksperymentu, takiego losowania. Jak mamy losowanie, no to zanim w ogóle zaczniemy mówić o prawdopodobieństwach poszczególnych wyników, to musimy wiedzieć, jakie możliwe wyniki w ogóle są. I ten zbiór wszystkich możliwych wyników, to jest właśnie zbiór zdarzeń elementarnych, to przestrzeń zdarzeń elementarnych. Tak można najprościej o tym myśleć. Może najprostszy przykład podam. Jak mamy rzut monetą. Rzut monetą. To wiemy, że w rzucie monetą są dwa możliwe wyniki. Czyli mo może wypaść albo orzeł, albo reszka. Orzeł lub reszka. Więc zbiór tych zdarzeń elementarnych będzie się składał właśnie z tych dwóch elementów. Te dwa elementy tworzą zbiór. Te klamerki i ten przecinek oznacza, że te dwa elementy tworzą pewien zbiór. I ten zbiór to jest właśnie zbiór moich zdarzeń elementarnych. On ma dwa elementy orzeł i reszka. Najczęściej, jak mamy do czynienia ze zdarzeniami elementarnymi, to w ten sposób się zakłada, że te zdarzenia są jednakowo prawdopodobne. To by odpowiadało takiej symetrycznej monecie, gdzie jest takie samo prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł i że wypadnie reszka. I wtedy, kiedy wszystkie zdarzenia elementarne są tak samo prawdopodobne, no to to znacznie ułatwia obliczanie prawdopodobieństw, bo wtedy wystarczy po prostu, żeby obliczyć prawdopodobieństwo jakiegoś konkretnego zdarzenia, to policzyć, ile zdarzeń elementarnych się składa na to, na to zdarzenie. No, ale nie, nie musi tak być, niekoniecznie musi tak być, że zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Może być tak, że na przykład orzeł wypada częściej niż reszka, że tym zdarzeniom przypisujemy pewne różne prawdopodobieństwa. No, ale tak czy inaczej, tutaj to pojęcie zbioru zdarzeń elementarnych jest podstawowe, żeby w ogóle zacząć mówić o prawdopodobieństwach. To najpierw musimy wiedzieć, czemu te prawdopodobieństwa mamy przyporządkować i jakim wynikom. Czyli zbiór tych wszystkich wyników losowania to jest. Zbiór zdarzeń elementarnych. No i to był taki najprostszy przykład. Teraz weźmy sobie jakiś ciekawszy przykład, gdzie będziemy mieli więcej tych, tych zdarzeń i gdzie, oblicz... gdzie znalezienie wszystkich tych zdarzeń jest już tak oczywiste. Powiedzmy, że mamy cukiernię. I w cukierni mamy babeczki, które występują w trzech smakach. Czyli tutaj będą smaki. Smak babeczki. No i smak powiedzmy, że może być na przykład czekoladowy. Może być smak truskawkowy. Truskawkowy. No i powiedzmy waniliowy. Babeczki są w trzech smakach. Czekoladowy, truskawkowy, waniliowy. Ale oprócz tego, że mają smak, to występują też w różnych rozmiarach. Tutaj będzie rozmiar. I są trzy rozmiary. Znowu trzy. Mały. Średni. No, i kto zgadnie, jaki ten trzeci? Trzeci będzie oczywiście duży. No, i teraz ja powiedzmy, że idę do tej cukierni i wybieram sobie babeczkę losową. Powiem pani, że niech mi da pani jakąkolwiek. No to jakie są wszystkie możliwe wyniki takiego losowania? No, mogę dostać babeczkę czekoladową średnią, może do, mogę dostać czekoladową małą, albo waniliową dużą, albo waniliową średnią. Jest wiele możliwości, a konkretnie ile. No żeby policzyć, ile ich jest, to można różnie to robić. Ja teraz pokażę różne sposoby na tym przykładzie, jak można to robić. Można na przykład narysować sobie takie drzewo. Mamy trzy smaki, więc zaczniemy tutaj od korzenia drzewa i tutaj narysujemy sobie takie gałęzie, które odpowiadają trzem smakom. No mamy smak czekoladowy, napisał w skrócie truskawkowy. I mamy smak waniliowy. No dobrze, i teraz każdy z tych smaków występuje w trzech rozmiarach. No to nasze drzewo znowu się rozgałęzia. Za każdym razem na trzy. Bo mamy smak mały, średni i duży. Tutaj znowu mamy trzy możliwości: mały, średni i duży, i tutaj znowu trzy możliwości: mały, średni i duży. No to ile jest wszystkich możliwych wyników losowania? No tyle, ile tutaj liści tego drzewa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 możliwości. No właśnie, ale mógłbym inaczej to drzewo zacząć rysować. Mógłbym zacząć od, takiej, od podziału na 3, na 3 rozmiary. Rozmiar mały, rozmiar średni i rozmiar duży. Następnie powiem, że każdy z rozmiarów występuje w trzech smakach. Czekoladowym, napiszę już tutaj w skrócie, truskawkowym i waniliowym. No i tutaj znowu mamy czekoladowy, truskawkowy i waniliowy. I duże babeczki też są czekoladowe, truskawkowe i waniliowe. No i widzimy, że znowu dostajemy 9 możliwych wyników losowania. Każda z gałęzi tego drzewa, z tych liści, które tutaj się kończą na dole, Reprezentuje jeden wynik losowania, czyli na przykład, co mówi nam ten wynik tutaj, że wylosowałem średnią babeczkę truskawkową. O tutaj jest średnia i to była truskawkowa. No to na tym dolnym diagramie to odpowiada temu wynikowi. Średnia truskawkowa. Weźmy jakiś inny. Weźmy na przykład małą waniliową. Tutaj jest mała i ona jest waniliowa. Gdzie ona jest na tym dolnym diagramie? Małe są tutaj po lewej stronie i waniliowa jest tutaj, czyli to jest dokładnie to zdarzenie. No i mogę dla każdego z nich znaleźć odpowiadające temu zdolnego diagramu zdarzenie na tym górnym diagramie. Widzimy, że to nie ma znaczenia, czy najpierw podzielimy je na, na smaki, potem na rozmiary, czy najpierw na rozmiary, potem na smaki. Jeżeli tylko nigdzie się nie pomylimy, nie, to policzymy wszystkie i będzie ich 9. No ale można też to zrobić inaczej. Można sobie narysować taką tabelkę, na przykład. Taką tabelkę, gdzie tutaj na przykład na pionowej osi, czyli tutaj w wierszach, będą babeczki o określonym smaku. Tutaj będę miał babeczki czekoladowe. Czekoladowe. Tutaj będę miał truskawkowe. A tutaj waniliowe. No i w pierwszym wierszu będą tylko czekoladowe drugim truskawkowe, w trzecim waniliowe. No i potem będę miał tutaj rozmiary: mały, może już napiszę w skrócie, średni i duży. No i na przykład to pierwsze pole tutaj to będzie babeczka mała, mała babeczka o smaku czekoladowym, mała czekoladowa. Tutaj będzie z kolei średnia czekoladowa średnia czekoladowa i tak dalej mogę tutaj sobie wypełniać tę tabelkę tymi wynikami losowania no napiszmy jeszcze jeden na przykład tutaj co tu będzie tu będzie bobeczka duża waniliowa no i widzimy, że pól w tej tabeli jest oczywiście 9 tak samo jak tutaj policzyliśmy te, te zdarzenia jest ich 9 no można jeszcze inaczej to zrobić, jeszcze inną tabelkę tutaj sobie wymyślić, na przykład taką, gdzie będę miał tylko dwie kolumny i tutaj będę w jednej kolumnie pisał, jaki jest smak, a w drugiej, jaki jest rozmiar. Tutaj będzie rozmiar. No i smaki. Najpierw napiszę wszystkie babeczki, które mają smak czekoladowy. Czyli czekoladowa, czekoladowa, czekoladowa. Dlaczego trzy czekoladowe? No dlatego, że każda z nich może być mała, średnia albo duża. Potem będą truskawkowe trzy, no i potem waniliowe trzy. No i każda z tych smaków może być mała, średnia, duża, mała, średnia, duża. Każdy z wierszy tej tabeli odpowiada innej babeczce widzimy, że jakby tego nie liczyć, mamy 9 różnych babeczek, które się różnią albo smakiem, albo rozmiarem. No i to jest taki przykład tego, jak znajdujemy zbiór zdarzeń elementarnych, czy też przestrzeń zdarzeń elementarnych dla pewnego losowego doświadczenia. Mieliśmy tutaj dwa przykłady: rzut monetą, no i przestrzeń zdarzeń była tylko dwuelementowa, i losowanie babeczki, która występowała w trzech smakach i trzech rozmiarach. I wtedy mieliśmy dziewięć możliwości, dziewięć wyników losowania możliwych.